Dzień dobry, panie Andrzeju. Jesteśmy w szpitalu imienia Marciniaka na ulicy Fildorfa we Wrocławiu. Proszę, panie Andrzeju, powiedzieć, dlaczego zastosowaliście lampę UV w waszym szpitalu? Z wielu względów, ale głównie jednym i podstawowym. Na jej parametry techniczne, które sobą, że tak powiem, prezentuje, czyli objętość wyjaławianego powietrza, gdyż pracownia pracuje 24 godziny na dobę i są tutaj obsługiwani pacjenci, którzy de facto wcześniej nie są przebadani, w związku z czym istnieje duży poziom zagrożenia zarówno dla personelu i obsługi tutaj, jak i samych pacjentów, którzy tutaj są badani w trakcie całodobowej obsługi. Lampa wyjaławia nam powietrze i pozbawia jakby grzybów różnych innych elementów, które są niekorzystne w tym środowisku, zwłaszcza u pacjentów, którzy no, przychodzą z różnego rodzaju powikłaniami, chorobami i problemami takimi związanymi bezpośrednio z zagrożeniem życia, bo badania w pracowni tomografii charakteryzują się tym, że po prostu są wykonywane głównie u pacjentów jako specjalistyczna diagnostyka w tego rodzaju zagrożeniu życia. Panie Andrzeju, zadam jeszcze jedno pytanie. Rozumiem, że 24 na dobę, czyli lampa nie jest wyłączana, pracuje non-stop? Nie, lampa pracuje non-stop przez 24 godziny na dobę od czasu zainstalowania pracowni. I tak jest we wszystkich innych komórkach szpitalnych, w których są używane te lampy.